naika nipuno sadharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo sarojyadiko Radha Krishna Parada Vinda Vajana Vande Namatalito Vande Rupa Sanatana Raghujago Sri Jiva Gopalago. So we're in chapter, what's it called? Chapter 38, I think. 37, Impetus for the Krishna Service. We're finishing still. Oh, yeah. 37. One devotee told Daruka, the servant of Krishna, my dear Daruka, when you become like wood because of your separation from Krishna, it is not so wonderful. Whenever any devotee sees Krishna, his eyes become filled with water, and in separation, any devotee would, like you would become stunned, standing just like a wooden doll. This is not a very wonderful thing. Czytamy Nektar oddania, rozdział 37. Jeden bhakta powiedział Daruce, słudze Kryszny: mój drogi Daruko, nie dziwi mnie to, że po swoim rozdzieleniu z Kryszną stałeś się podobny kawałkowi drewna. Zawsze, kiedy jakikolwiek bhakta widzi Krysznę, jego oczy napełniają się łzami, a z chwilą rozdzielenia każdy bhakta, tak jak i ty, zamiera w bezruchu, stojąc niczym drewniana kukła. Nie ma w tym nic zadziwiającego. There's a statement about Uddhava's symptoms of love. When he saw Lord Krishna, his eyes filled with tears and created a river which flowed down towards the sea of Krishna to offer tribute as a wife offers tribute to her husband. When his body erupted with goose pimples, he appeared like a kadamba flower. And when he began to offer prayers, he appeared completely distinct from all other devotees. Oto pewne zdanie o symptomach miłości wykazanych przez Uddhavę. Kiedy ujrzał on Pana Krysznę, jego oczy napełniły się łzami i utworzyły rzekę, która popłynęła w kierunku Morza Kryszny, aby złożyć swój hołd, tak jak żona ofiarowuje hołd swojemu mężowi. Kiedy na jego ciele pojawiła się gęsia skórka, stał on się podobny do kwiatu kadamba, a kiedy zaczął ofiarowywać swoje modlitwy, zdawał się on być całkowicie różnym od wszystkich innych baktów. When affection is symptomized by direct happiness and distress, that is called attraction. It is in such a state, in such an attractive state of ecstatic love, one can face all kinds of disadvantages calmly. Even at the risk of death, such a devotee is never bereft of the transcendental loving service of the Lord. A glorious example of this ecstatic love is exhibited by King Parikshit when he was at the point of death. Although he was bereft of his entire kingdom, which spread all over the world, and though he was accepting not even a drop of water in the 7 days remaining to him, because he was engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord from Sukadeva Goswami, he was not at the least distressed. On the contrary, he was feeling direct transcendental ecstatic joy in association with Sukadeva Goswami. Kiedy uczucie miłości wykazuje symptomy bezpośredniego szczęścia i nieszczęścia, to jest ono nazywane atrakcją. W tym stanie atrakcji w ekstatycznej miłości jest się w stanie ze spokojem przyjmować wszelkiego rodzaju niepomyślne sytuacje. Taki bhakta nigdy nie porzuca swojej transcendentalnej służby miłości dla Pana, nawet w przypadku ryzyka śmierci. Chwalebny przykład takiej ekstatycznej miłości przejawił król Pariksit w momencie śmierci. Chociaż został pozbawiony całego swojego królestwa, które obejmowało cały świat i chociaż nie przyjmował nawet kropli wody w ciągu 7 pozostałych mu dni życia, to ponieważ słuchał o transcendentalnych rozrywkach Pana Kryszny od Shukadevy Goswamiego, nie był on w najmniejszym stopniu zasmucony. Wprost przeciwnie, bezpośrednio odczuwał on transcendentalną, ekstatyczną radość w towarzystwie Shukadevy Goswamiego. One devotee has confidently expressed his opinion. If a drop of Lord Krishna's mercy can be bestowed upon me, then I shall feel completely carefree, even in the midst of a fire or an ocean. But if I become bereft of his causeless mercy, then even if I become the king of Dwarka, I should be simply an object for pinpricks. Pewien bhakta poufnie wyraził swoje zdanie.
Jeśli Pan Kryszna obdarzy mnie kroplą swojego miłosierdzia, wtedy będę zupełnie beztroski, nawet w środku wielkiego ognia czy oceanu. Ale jeśli zostanę pozbawiony jego bezprzyczynowego miłosierdzia, to wtedy, nawet jeśli zostanę królem Dwaraki, będę jedynie przedmiotem ukłucia szpilek. Devotees such as Maharaj Parikshit and Uddhava are all situated in ecstatic attraction on the basis of affection. And in that state of affection, a feeling of friendship becomes manifest. When Uddhava was free from all material contamination, he saw the Lord and his throat became choked up and he could not speak. By the movement of his eyebrows alone, he was embracing the Lord. Such ecstatic love has been divided by great scholars into two groups, addition and subtraction. If a devotee is not directly associated with the Lord, it is called subtraction. In this state of love, one is constantly fixed with his mind on the lotus feet of the Lord. A devotee in this state becomes very eager to learn of the transcendental qualities of the Lord. The most important business of this devotee of such a devotee is attaining the association of the Lord. Bhaktowie tacy jak Maharaja Pariksit i Uddhava są wszyscy usytuowani w ekstatycznej atrakcji opartej na głębokim uczuciu miłości i w tym stanie miłości manifestuje się uczucie przyjaźni. Kiedy Uddhava uwolnił się od wszelkich materialnych zanieczyszczeń, ujrzał on Pana i wówczas głos uwiózł mu w gardle, tak, że nie był w stanie powiedzieć ani słowa i obejmował Pana jedynie poprzez ruch swoich brwi. Taką ekstatyczną miłość wielcy uczeni dzielą na dwie grupy: dodawanie i odejmowanie. Jeśli bhakta nie obcuje bezpośrednio z Panem, jest to nazywane odejmowanie. W tym stanie miłości bhakta bezustannie skupia swój umysł na lotosowych stopach Pana. Bhakta będący w tym stanie bardzo pragnie poznać transcendentalne cechy Pana i najważniejszą rzeczą dla niego jest osiągnięcie towarzystwa Pana. In the Nrsimha Purana there is a statement about King Ikshvaku, which illustrates this state of ecstatic love. Because of his great affection for Krishna, King Ikshvaku became greatly attached to the black cloud, the black deer, the deer's black eyes, and to the lotus flower, which is always compared to the eyes of the Lord. In the 10th canto, 38th chapter, 9th verse of the Bhagavatam, Akura thinks, since the Lord has now appeared to diminish the great burden of the world and is now visible to everyone's eyes in his personal transcendental body, when we see him before us, is that not the ultimate perfection of our eyes? In other words, Akura realized that the perfection of the eyes is fulfilled when one is able to see Lord Krishna. Therefore, when Lord Krishna was visible on the earth by direct appearance, everyone who saw him surely attained perfection of sight. Nrsimha Puranie znajduje się pewne zdanie o królu Ikshvaku, które ilustruje ten stan ekstatycznej miłości. Z powodu swojego wielkiego uczucia miłości dla Kryszny, król Ikshvaku niezmiernie przywiązał się do czarnej chmury, czarnego jelenia, czarnych oczu jelenia i kwiatu lotosu, który jest zawsze porównywany do oczu Pana. W 10. kanto 38. rozdziale, 10. wersecie Śrimad Bhagavatam, Akrura myśli, skoro Pan pojawił się teraz, aby zmniejszyć brzemię świata, jest widoczny dla naszych oczu w swoim osobowym, transcendentalnym ciele, to czyż oglądanie Go nie jest ostateczną doskonałością naszych oczu? Innymi słowy, Akrura zdał sobie sprawę z tego, że doskonałość oczu jest osiągana wtedy, kiedy ktoś jest w stanie ujrzeć Pana Krysznę. Zatem, kiedy Pan Kryszna osobiście pojawił się na tej ziemi, każdy, kto Go ujrzał, z pewnością osiągnął doskonałość wzroku. In the Krishna Karnamrita, written by Vilavaman Goldthakur, there is this expression of eagerness and ecstatic love. How miserable it is, my dear Krishna, O friend of the hopeless, O merciful Lord, how can I pass these thankless days without seeing you? A similar sentiment was expressed by Uddhava when he wrote a letter to Krishna and said, my dear Supreme King of Braja, you are the vision of nectar for the eyes, and without seeing your lotus feet and the effulgence of your body, my mind is always morose. I cannot perceive any peace under any circumstance. Besides that, I'm feeling every moment separation to be like the duration of many, many long years. Pewien fragment Krishna Karnamrita dzieła Bilwa Mangari Thakury wydarza zapał ekstatycznej miłości.
O, chcę za nieszczęście, mój drogi Kryszno, przyjacielu bezradnych, o miłosierny Panie, jak mogę spędzać te niewdzięczne dni bez oglądania Ciebie? Podobne uczucie zostało wyrażone przez Udhawę w jego liście do Pana Kryszny, gdzie mówi: Mój drogi Najwyższy Królu Wraży, Ty jesteś wizją nektaru dla oczu i bez oglądania Twoich lotosowych stóp i blasku Twojego ciała mój umysł jest zawsze pogrążony w smutku. W żadnych okolicznościach nie znajduję spokoju. Poza tym każdą chwilę rozłąki przeżywam tak, jak gdyby były to długie, długie lata. In the Krishna Karamrita, it is also stated, My dear Lord, you are the ocean of mercy. With my arms placed upon my head, I am bowing down before you with all humility and sincerity. I am praying unto you, my Lord, would you be pleased just to sprinkle a little of the water of your glance upon me? That will be a great satisfaction. W Krishna Karnamrita jest również powiedziane: Mój drogi Panie, który jesteś oceanem miłosierdzia, z ramionami na swojej głowie, kłaniam się przed Tobą z wszelką pokorą i szczerością. Modlę się do Ciebie, mój Panie, czy zechciałbyś uronić na mnie kroplę Twojej, kroplę wody swojego spojrzenia? To byłoby wielkim dla mnie szczęściem. The devotee of Lord Krishna said, when even Shashi Shekhar, Lord Shiva, is unable to see you, what chance is there for me, who am lower than an ordinary worm? I have only committed misdeeds. I know that I am not at all fit to offer my prayers to you. But because you are known as Dinabandhu, the friend of the fallen, I humbly pray that you will kindly purify me by the beams of your transcendental glance. If I become thoroughly bathed by your merciful glance, then I may be saved. Therefore, my Lord, I am requesting you to please bestow upon me your merciful glance. Pewien bhakta Pana Kryszny powiedział: Jeśli nawet Shashi Shekhara, Pan Shiva, nie jest w stanie Cię oglądać, to jaka jest szansa dla mnie, będącego niższym od zwykłego robaka? Dopuszczałem się jedynie karygodnych czynów. Wiem, że wcale nie jestem zdolny do oferowania Tobie modlitw, ale ponieważ jesteś znany jako Dinabandhu, przyjaciel upadłeś, poprzez zostanę całkowicie skąpany w Twoim miłosiernym spojrzeniu, wówczas może zostanę ocalony. Dlatego, mój Panie, proszę Cię łaskawie, obdarz mnie swoim miłosiernym spojrzeniem. Chapter 38, Indifference and Separation. The great devotee Uddhava once wrote a letter to Krishna, My dear Lord, I have just finished the study of all kinds of philosophical books and Vedic verses about the goal of life. And so now I have a little reputation for my studies, but still, in spite of my reputation, my knowledge is condemned because although enjoying the effulgence of your Vedic knowledge, I could not appreciate the effulgence emanating from the nails of your toes. Therefore, the sooner my pride and Vedic knowledge are finished, the better it will be. This is an example of indifference. Rozdział 38, obojętność i rozłąka. Wielki Bhakta Udhava napisał pewnego razu w swoim liście do Kryszny: Mój drogi Kryszno, właśnie zakończyłem studia nad wszelkiego rodzaju filozoficznymi księgami i wersami wedyjskimi o celu życia, więc cieszę się teraz pewną reputacją za swoje studia. Ale jednak mimo tej całej reputacji wiedza ta jest przeklęta, ponieważ chociaż czerpałem przyjemność ze światłości wiedzy wedyjskiej, nie byłem w stanie docenić blasku emanującego z paznokci Twoich lotosowych stóp. Dlatego im prędzej skończy się moja duma i wiedza wedyjska, tym lepiej będzie dla mnie. Jest to przykład obojętności. Another devotee very anxiously expressed himself thusly. My mind is very flickering, so I cannot concentrate it upon your lotus feet. And seeing this inefficiency in myself, I have become ashamed. And the whole night I was unable to sleep because I was exasperated by my great inability. Inny bhakta z wielkim niepokojem wyraził się w ten sposób. Mój umysł jest bardzo chwiejny, więc nie mogę skoncentrować go na Twoich lotosowych stopach. Widząc tę swoją nieudolność, jestem bardzo zawstydzony i zirytowany tę swoją niedołężnością. Nie sypiam nocami. In the Krishna Karnamrita, Bilwan Goldthakur has explained his restlessness as follows. My dear Lord, your naughtiness
naughtiness in boyhood is the most wonderful thing in the three worlds, and you yourself know what this naughtiness is. As such, you can very easily understand my flickering mind. This is known to you and myself. Therefore, I am simply yearning to know how I can fix my mind on your lotus feet. W swojej Kryszna Karnamrita Bilvamangara Thakura wytłumaczył ten niepokój w ten sposób. Mój drogi panie, twoja absurdliwość w dzieciństwie jest najwspanialszą rzeczą we wszystkich trzech światach i ty sam wiesz, czym jest ta absurdliwość. Dlatego bez trudu możesz zrozumieć mój niesforny umysł. To znane jest tobie i mnie. Dlatego jedynie gorąco pragnę wiedzieć, w jaki sposób mogę skupić swój umysł na twoich lotosowych stopach. Another devotee expresses impudency by saying, my dear Lord, without considering my lowly position, I must confess to you that my eyes are just like black wasps, desiring to hover at your lotus feet. Inny bhakta wyraził swoją zuchwałość, mówiąc, mój drogi panie, nie zważając na swoją niską pozycję, muszę ci się przyznać, że moje oczy są jak czarne pszczoły, pragnące krążyć nad twoimi lotosowymi stopami. The seventh canto of Srimad Bhagavatam, fourth chapter, 27th verse. The great sage Narada informs Maharaj Yudhisthira about Prahlad Maharaj, who was a devotee from the very beginning of his life. The proof of Prahlad's natural devotion is that even when he was a small child, he did not play with his playmates, but was always eager to preach the glories of the Lord. Instead of joining them in their sportive acrobatic feats, he remained as an inactive child because he was always entranced meditating on Krishna. As such, there was no possibility of his being touched by the external world. W siódmym kanto Srimad Bhagavatam, czwartym rozdziale, wersecie 37, wielki mędrzec Narada opowiada Maharajowi Yudhisthirze o Praladzie Maharaju, który był bhaktą od samego początku swojego życia. Dowodem na naturalne oddanie Pralady jest to, że nawet kiedy był jeszcze małym dzieckiem, nie bawił się on ze swoimi rówieśnikami, ale zawsze żarliwie głosił chwały Pana. Zamiast przyłączyć się do ich sportowych, akrobatycznych wyczynów, pozostawał dzieckiem biernym, ponieważ był zawsze pogrążony w transie, medytując o Krysznie. W ten sposób nie było możliwości, aby został dotknięty przez ten zewnętrzny świat. The following statement is about a Brahmin devotee. This Brahmin is very expert in all kinds of activities, but I do not know why he is looking up without moving his eyes. It appeared that his body is fixed motionless, just like a doll's. In this condition, I can guess that he has been captivated by the transcendental beauty of that expert flute player, Sri Krishna. And being attracted to him, he is simply staring at the black cloud, remembering the bodily you of Sri Krishna. This is an example of how a devotee can become inert due to ecstatic love. Następujące zdanie opisuje pewnego bhaktę Brahmina. Brahmin ten jest ekspertem we wszelkiego rodzaju czynnościach, ale nie wiem, dlaczego patrzy w górę, nie poruszając oczyma. Wydaje się, że jego ciało jest pozbawione wszelkich emocji, niczym ciało kukły. To pozwala mi się domyślić, że został zauroczony transcendentalnym pięknem tego eksperta w grze na flecie, Sri Krishna. I przywiązawszy się do niego, jedynie wpatruje się w czarną chmurę, która przypomina odcień jego ciała. Jest to przykład apatii, bhakty pod wpływem ekstatycznej miłości. In the Srimad Bhagavatam, 7th canto, 4th chapter, 30th verse, Prahlad Maharaj said that even in his childhood, when he was loudly speaking the glories of the Lord, he used to dance just like a shameless madman. And sometimes, being fully absorbed in thoughts on the pastimes of the Lord, he used to imitate such pastimes. This is an instance of a devotee as being almost like a madman. Similarly, it is said that the great sage Narada was so ecstatically in love with Krishna that he would sometimes dance naked, and sometimes his whole body would become stunned. Sometimes he would laugh very loudly, and sometimes he would cry very loudly. Sometimes he would remain silent, and sometimes he would appear to be suffering from some disease, although he had no disease. This is another instance of becoming like a madman in the ecstasy of devotion. W Srimad Bhagavatam, 7 kanto, 4 rozdziale, wersecie 40, Prahlada Maharaja mówi, że nawet w swoim dzieciństwie, kiedy głosił chwały Pana, zwykł tańczyć jak bezstydny szaleniec, a czasami będąc całkowicie zaabsorbowany myślami o rozrywkach Pana.
zwykłą imitować takie rozrywki. Jest to przykład bhakty, który zachowuje się prawie jak szaleniec. Podobnie jest powiedziane, że wielki mędrzec Narada był tak pogrążony w ekstatycznej miłości do Kryszny, że czasami tańczył nago, a czasami całe jego ciało zamierało w bezruchu. Czasami śmiał się bardzo głośno, czasami głośno krzyczał, czasami pozostawał cichym, a czasami zdawało się, że cierpi na jakąś chorobę, mimo iż był wolny od chorób. Jest to inny przykład obłędu pod wpływem ekstazy oddania. In the Hari Bhakti Suddhodaya, it is stated that when Prahlad Maharaj was thinking himself unfit to approach the Supreme Personality of Godhead, he immersed himself in great distress in an ocean of unhappiness. As such, he used to shed tears and lie down on the floor as though unconscious. Hari Bhakti Suddhodaya jest powiedziane, że kiedy Prahlada Maharaja uważał się za niezdolnego do zbliżenia się do najwyższej osoby Boga, pogrążał się w wielkim smutku w oceanie nieszczęścia. W takiej sytuacji zwykł on zalewać się łzami i leżał na podłodze, jak gdyby nieprzytomny. The student of a great devotee once talked amongst themselves, students, in this way, my dear God brothers, our spiritual master, after seeing the lotus feet of the Lord, has thrown himself in the fire of lamentation. And because of this fire, the water of his life has almost dried away. Let us now pour the nectar of the holy name through his ears. And by doing so, the swan of his life may again show signs of life. Uczniowie pewnego wielkiego bhakty rozmawiali kiedyś w ten sposób. Moi drodzy bracia duchowi, po ujrzeniu lotosowych stóp Pana, nasz mistrz duchowy pogrążył się w ogniu rozpaczy i z powodu tego ognia prawie zupełnie została wysuszona jego woda z życia. Wlejmy więc do jego uszu nektar świętego imienia, a może wtedy łabędź jego życia na nowo odzyska, zostanie, na nowo da oznaki życia. When Lord Sri Krishna went to the city of Sanitapura to fight with Bali's son, Bana, and to cut off all his hands, Uddhava, being separated from Krishna, thinking of his fight, was almost completely stunned into unconsciousness. Kiedy Pan Krishna udał się do miasta Sanitapura, aby walczyć z Baną, synem Bali, i aby odciąć wszystkie jego ręce, Uddhava, cierpiąc rozłąkę z Krishną i myśląc o jego walce, prawie całkowicie utracił przytomność. When a devotee is fully in love with the Supreme Personality of Godhead, there may be the following symptoms due to his feeling of separation from the Lord. Feverish condition of the body, withering of the body, lack of sleep, non-attachment, inertness, appearing disease, madness, unconsciousness, and sometimes death. Kiedy bhakta jest całkowicie pogrążony w miłości do najwyższej osoby Boga, wówczas na skutek rozłąki z Panem może on objawić następujące symptomy. Gorączkowy stan ciała, drżenie ciała, bezsenność, obojętność, bezruch, objawy choroby, szaleństwo, utrata przytomności, a czasami śmierć. As far as the feverish condition of the body is concerned, Uddhava once told Narada, my dear great sage, the lotus flower that is a friend of the sun, may be a cause of distress for us, and the fire in the ocean may cause us some burning sensation, and Indivara, the friend of a demon, may distress us in various ways, we do not mind. But the most regrettable factor is that all of them remind us of Krishna, and this is giving us too much distress. This is an instance of feverish condition which is due to separation from Krishna. Jeśli chodzi o gorączkowy stan ciała, Uddhava pewnego razu powiedział na radzie: mój drogi wielki mędrcze, lotosowy kwiat, który jest przyjacielem słońca, może być dla nas przyczyną smutku. Ogień oceanu może nas poparzyć, a Indavira, przyjaciel demona, może niepokoić nas na różne sposoby. Nie dbamy o to wszystko. Najbardziej godnym ubolewania jest to, że wszyscy oni przypominają nam o Krysznie i to sprawia nam zbyt wiele bólu. Jest to przykład stanu gorączkowego, którego przyczyną jest rozłąka z Kryszną. Some of the devotees who went to see Krishna at Dwarka and were detained at the door said, my dear Krishna, friend of the Pandavas, as the swan loves to dive into the water amongst the lily flowers and would die if they were taken away from the water,
We also wish to be with you. Our limbs are being shrunken and faded because you have taken away, because you have been taken away from us. Niektórzy z Baktów, którzy udali się do Dwaraki, aby zobaczyć Krysznę i zostali zatrzymani u bramy, powiedzieli: Mój drogi Kryszno, przyjacielu Pandawów, tak jak łabędź niezmiernie lubi nurkować pomiędzy liliami i umarłby, gdyby wyjęto go z wody, tak my pragniemy być jedynie z Tobą. Nasze kończyny usychają i więdną, ponieważ zostałeś nam zabrany. The king of Bahula, although very comfortably situated in his palace, began to think the nights very long and distressing because of his separation from Krishna. Król Bahuli, chociaż bardzo wygodnie żyjący w swoim pałacu, zaczął uważać swoje noce za bardzo długie i pełne smutku z powodu swojej rozłąki z Krishną. King Yudhisthira once said, Krishna, the chariot driver of Arjuna, is the only relative of mine within the three worlds. Therefore, my mind is becoming maddened day and night with separation from his lotus feet. And I do not know how to situate myself or where I shall go to attain any steadiness of mind. This is another example of lack of sleep. Król Yudhisthira pewnego razu powiedział, Krishna, woźnica Arjuna, jest moim jedynym krewnym we wszystkich trzech światach. Dlatego wskutek oddzielenia od jego lotosowych stóp, mój umysł szaleje dzień i noc. I nie wiem, w jaki sposób się ustatkować, albo gdzie się udać, albo osiągnąć spokój umysłu. Jest to inny przykład bezsenności. Some of the cowherd friends of Krishna said, My dear Krishna, O enemy of the Mura demon, just think of your personal servant, Raktaka. Simply because he saw a peacock feather, he is now closing his eyes and is no longer attentive to pasturing the cows. Rather, he has left them in a faraway pasture and he has not even bothered to use his stick to control them. This is an instance of mental imbalance due to separation from Krishna. Niektórzy pasterze, przyjaciele Krishna powiedzieli, drogi Krishna, wrogu demona Mury, pomyśl tylko o swoim osobistym słudze Raktace. Jedynie dlatego, że ujrzał pawie pióro, zamyka teraz oczy i nie obchodzi go już dłużej paszenie krów. Zostawił je na odległym pastwisku i nawet nie dbał o to, aby użyć kija, by doprowadzić je do porządku. Jest to przykład braku równowagi umysłowej na skutek rozłąki z Krishną. When Lord Krishna went to the capital of King Yudhisthira, Uddhava was so afflicted by the fire of separation from Sri Krishna that the perspiring water from his inflamed body and tears from his eyes poured upon him, and in this way he became completely stunned. Kiedy Pan Krishna udał się do stolicy króla Yudhisthiry, Uddhava tak bardzo cierpiał z powodu ognia rozłąki z Panem, że jego rozpalone ciało bez ustanki oblewało się potem, a z jego oczu spływały potoki łez i w ten sposób zamarł w bezruchu. When Sri Krishna left the city of Dwarka to seek out the Shyamataka jewel, he was late returning home. Uddhava became so afflicted that the symptoms of disease became manifest on his body. Actually, due to his excessive ecstatic love for Krishna, Uddhava became known in Dwarka as crazy. To his great fortune, on that day, Uddhava's reputation as a crazy fellow was firmly established. Uddhava's craziness was particularly proved when he went to the Raivataka hill to minutely observe the congested black clouds. In his distressed condition, he began to pray to these clouds and he expressed his jubilation by bowing down before them. Kiedy Pan Sri Krishna opuścił miasto Dwarakę, aby odszukać klejnot Shyamantaka i zwlekał z powrotem do domu, Uddhava pogrążył się w tak wielkim smutku, że w jego ciele zamanifestowały się symptomy choroby. W rzeczywistości z powodu jego ekstatycznej miłości do Kryszny, Uddhavę zaczęto uważać w Dwarace za szalonego. Ku jego wielkiemu szczęściu pewnego dnia jego sława jako obłąkanego została mocno ustanowiona. Jego szaleństwo zostało praktycznie dowiedzione, kiedy udał się na wzgórze Raivataka, by uważnie obserwować gęste, czarne chmury. Swoje rozterce zaczął modlić się do tych chmur, a następnie wyraził swoją radość, kłaniając się przed nimi. Uddhava informed Krishna, my dear leader of the Yadu dynasty, your servants in Vrindavan cannot sleep at night thinking of you. So now they are lying down in the bank of the Yamuna, almost paralyzed. And it appears that they are almost dead because their breathing is very slow. This is an instance of becoming unconscious
due to separation from Krishna. Udawa poinformował Krishnę: mój drogi wodzu dynastii Jadu, twoi słudzy we Vrindavanie nie sypiają nocami, rozmyślając o tobie, więc teraz leżą na brzegu Jamuny, prawie że sparaliżowani. I wydaje się, że są prawie martwi, ponieważ ich oddech jest bardzo powolny. Jest to przykład utraty świadomości na skutek rozłąki z Krishną. Krishna was once informed, you are the life and soul of all the inhabitants of Vrindavan. So because you have left Vrindavan, all of you, the servitors of your lotus feet, there are suffering. It is as if the lakes filled with lotus flowers are dried up from the scorching heat of separation from you. In the example given here, the inhabitants of Vrindavan were compared to the lakes filled with lotus flowers. And because of the scorching heat of separation from Krishna, the lakes, along with the lotus flowers of their lives, are being burned up. And the swans in the lake, who are compared to the vitality of the inhabitants of Vrindavan, are no longer desiring to live in that lake. In other words, because of the scorching heat, the swans are leaving the lakes. This metaphor is used to describe the condition of the devotees separated from Krishna. Pewnego razu Krishna został poinformowany: jesteś duszą i życiem wszystkich mieszkańców Vrindavany i ponieważ opuściłeś Vrindavanę, wszyscy słudzy twoich lotosowych stóp cierpią. To tak, jak gdyby jeziora pełne kwiatów lotosu zostały wysuszone palącymi promieniami rozłąki z tobą. W podanym tu przykładzie mieszkańcy Vrindavany zostali porównani do jezior pełnych kwiatów lotosu, które z powodu palących promieni rozłąki z Krishną zostają wysuszone razem z kwiatami lotosu ich życia. A łabędzie w tych jeziorach, które są porównane do żywotności mieszkańców Vrindavany, nie pragną już tam dłużej mieszkać. Innymi słowy, łabędzie opuszczają jeziora z powodu palącego żaru. Tej metafory użyto do opisania stanu bhaktów przeżywających rozłąkę z Krishną. Chapter 39, Ways of Meeting Krishna. When Krishna and his devotees meet, it is technically called yoga, or linking up with the Lord. Such meeting between Krishna and his devotees can be divided into three classes, namely perfection, satisfaction, and steadiness. When a devotee meets with Krishna in great eagerness, that state of meeting is called perfection. Rozdział 39. Sposoby spotykania Krishna. Kiedy Krishna i jego bhaktowie spotykają się, spotkanie to jest fachowo nazywane jogą, czyli połączenie się z Panem. Takie spotkania pomiędzy Krishną i jego bhaktami mogą zostać podzielone na trzy klasy, mianowicie doskonałość, satysfakcję i stałość. Kiedy bhakta spotyka Krishnę z wielkim pragnieniem takiego spotkania, ten rodzaj spotkania jest nazywany doskonałością. In Krishna Karnamrita, Bilwamangala Thakur describes how Krishna meets his devotees with peacock feather on his head, with Marakata jewel on his chest, with ever enchanting smile, his restless eyes, and his very delicate body. W Krishna Karnamrita Bilwamangala Thakura opisuje, w jaki sposób Krishna spotyka swoich bhaktów. Z pawim piórem na głowie, z klejnotem Marakata na swojej piersi i z czarującym uśmiechem ze swoimi ruchliwymi oczyma i bardzo delikatnym ciałem. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 38th chapter, 31st verse, Sukadeva Goswami tells King Parikshit, my dear king, as soon as Akura, the chariot driver, saw Lord Krishna and his elder brother, Balaram in Vrindavan, he immediately got down from the chariot and being greatly afflicted by affection for the children of the Lord, fell down upon his lotus feet to offer respectful obeisances. These are some of the instances of perfectional meeting with Krishna. W 10. kanto Srimad Bhagavatam, 38. rozdziale, wersecie 34, Shukadeva Goswami mówi królowi Parikshitowi: mój drogi królu, skoro tylko Akrura przybył do Vrindavany i ujrzał tam pana Krishnę i jego starszego brata Balarama, natychmiast zszedł z powodu głęboko wzruszony z powodu uczucia miłości dla transcendentalnego pana, upadł do jego lotosowych stóp, aby ofiarować mu wyrazy pewnego szacunku. Są to niektóre przykłady doskonałego spotkania z Krishną. When a devotee meets Krishna after long separation, it is called satisfaction. In the first canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, 9th verse, it is stated that when Lord Krishna returned to his capital,
Dwarka, the inhabitants began to say, "My dear Lord, if you remain in foreign countries for so long, we shall certainly be bereft of seeing your smiling face. And observing your face, we, your eternal servitors, become greatly satisfied. All the anxieties of our existence are immediately mitigated. If we cannot see you because you are long absent from Dwarka, then it will be impossible for us to live anymore. This is an instance of satisfaction in meeting Krishna after a long separation." Kiedy Bhakta spotyka Krishnę po drugiej dosłonce, to spotkanie to jest nazywane satysfakcją. W pierwszym kanto Śrimad Bhagavatam, 11 rozdziale, wersecie 10, zostało oznajmione, że kiedy Pan Krishna powrócił do swojej stolicy Dwaraki, obywatele tego miasta powiedzieli: "Mój drogi Panie, kiedy tak długo bawisz w obcych krajach, nie mamy sposobności oglądania Twojej uśmiechniętej twarzy. Oglądanie Twojej twarzy sprawia nam, Twoim wiecznym sługom, wielką satysfakcję. Na jej widok natychmiast zostają rozproszone wszelkie niedole naszej egzystencji. Kiedy natomiast nie możemy Cię oglądać na skutek Twojej nieobecności w Dwarace, życie staje się niemożliwym. Jest to przykład zadowolenia na skutek spotkania Kryszny po długiej rozłące." Krishna's personal servant, Daruka, seeing Krishna at the door of Dwarka, forgot to offer him respects with folded hands. Kiedy Daruka, osobisty sługa Kryszny, ujrzał swego pana u bram Dwaraki, zapomniał oferować mu szacunek ze złożonymi rękoma. When a devotee is ultimately situated in association with Krishna, his position is called steadiness in devotional service. This steady position in devotional service is explained in the book known as Hamsa Dutta. It is described there how Akura, who was considered by the gopis to be terror personified, would talk with Krishna about the activities of the Kuru dynasty. A similar steady position was held by Uddhava, the disciple of Brihaspati. He would always massage the lotus feet of Krishna while kneeling down on the ground before him. Kiedy Bhakta ostatecznie osiąga towarzystwo Krishna, jego pozycja nazywana jest stałością w służbie oddania. Ta stała pozycja w służbie oddania została wytłumaczona w książce znanej jako Hamsa Dutta. Jest tam opisane, jak Akrura, który jest uważany przez gopi za uosobienie terroru, rozmawiał z Krishną o poczynaniach dynastii Kuru. Podobną trwałą pozycję posiada Uddhava, uczeń Brihaspatiego. Zawsze masował on lotosowe stopy Krishny, klęcząc przed nim na ziemi. When a devotee is engaged in the service of the Lord, it is called the attainment of yoga. The English equivalent of the word yoga is linking up. So actually, linking up with Krishna, the Supreme Person of Godhead, begins with the devotee, when the devotee renders service unto him. Devotees situated in the transcendental rasa of servitorship render their particular service whenever there is an opportunity. Sometimes they sit in front of Krishna to receive orders. Some persons are reluctant to accept this level of devotional service as actual bhakti yoga. And in some of the Puranas also, the servitorship and devotional service to Krishna is not accepted as actually bhakti yoga system. But in the Srimad Bhagavatam, it has been clearly indicated that the servitor relationship with Krishna is the actual beginning of yoga realization. Kiedy Bhakta jest zaangażowany w służbę dla Pana, mówi się, że osiągnął on jogę. Polskim równoważnikiem dla słowa yoga jest połączenie się. Więc rzeczywiste połączenie się z Kryszną, najwyższą osobą Boga, zaczyna się wówczas, kiedy Bhakta pełni dla Niego służbę. Bhaktowie usytuowani w transcendentalnej rasie służenia pełnią swoje poszczególne służby, kiedy tylko nadarzy się okazja. Czasami siedzą przed Krysztą, oczekując na polecenia. Niektóre osoby nie są skłonne przyjąć tego poziomu służby, oddania za rzeczywistą bhakti jogę. I również w niektórych Puranach ten rodzaj służby w służbie oddania dla Kryszny jest przyjmowany za rzeczywisty system jogi. Ale Śrimad Bhagavatam wyraźnie oznajmia, że ten związek z Kryszną, kiedy jest się w pozycji sługi, jest rzeczywistym początkiem realizacji jogi. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 3rd chapter, 33rd verse, it is stated that when devotees are engaged in the discharge of bhakti yoga, sometimes they cry from thinking of Krishna, sometimes they laugh, sometimes they become jubilant, and sometimes they talk in very uncommon ways. Sometimes they dance, sometimes they sing, sometimes they are actually engaged in the service of the Lord, and sometimes they sit down silently
as if absorbed in trance. W 11 kanto Śrimad Bhagavatam, 3 rozdziale, wersecie 32, jest powiedziane, że kiedy bhaktowie angażują się w spełnianie bhakti yogi, czasami płaczą, kiedy myślą o Krysznie, czasami się śmieją, czasami są bardzo radośni, a czasami mówią w bardzo niezwykły sposób. Czasami tańczą, czasami śpiewają, czasami są rzeczywiście zaangażowani w służbę dla Pana, a czasami siedzą spokojnie, jak gdyby pogrążeni w transie. Similarly, in the 7th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 28, Prahlad Maharaj says to his friends, "My dear friends, as soon as pure devotees of the Lord hear of the transcendental pastimes of the Lord, who is the eternal servitor, eternal reservoir of pastimes, or hear about his transcendental qualities, they become overpowered with jubilation. Ecstatic symptoms are manifest in their bodies. They shed tears, talk falteringly, glorify the Lord in a loud voice, and chant and dance in ecstasy. These ecstasies are always there, but sometimes they overcome all limits and the symptoms become manifest to all." Podobnie w 7 kanto Srimad Bhagavata, w rozdziale 7, w wersecie 34, Prahlada Maharaja mówi do swoich przyjaciół: "Moi drodzy przyjaciele, skoro tylko czyści bhaktowie Pana Krishna słuchają o transcendentalnych rozrywkach Pana, który jest wiecznym rezerwuarem rozrywek, albo kiedy słuchają o jego transcendentalnych cechach, przepełniają się radością. W ich ciałach manifestują się symptomy ekstazy. Ronią łzy, mówią drżącym głosem, sławią Pana na głos, śpiewają i tańczą w ekstazie. Takie ekstazy są zawsze obecne w czystym bhakcie, ale czasami przechodzą one wszelkie granice i wówczas symptomy te stają się widoczne dla wszystkich." In the process of surrender unto the Supreme Personality of Godhead, there are 6 items. 1, to accept everything which is favorable for devotional service. 2, to reject everything which is unfavorable for devotional service. 3, to believe that Krishna will always give protection. 4, to identify oneself with Krishna's devotees. 5, to always feel inability without the help of Krishna. And 6, to always think oneself inferior to Krishna, even though one may have full capacity to perform something on his own. When one is substantially convinced that he is always protected by Krishna in all circumstances, that feeling is called reverential devotion. Reverential devotion is executed in relationship with the Supreme Personality of Godhead and with his other protected devotees. W procesie podporządkowania się najwyższej osobie Boga jest 6 punktów. Przyjmowanie wszystkiego, co sprzyja służbie oddania. Odrzucanie wszystkiego, co nie sprzyja służbie oddania. Wiara w bezostanną opiekę Kryszny. Utożsamianie się z bhaktami Kryszny. Poczucie, że jest się bezradnym bez pomocy Kryszny. I uważanie siebie za niższego od Kryszny, nawet jeśli może się mieć pełną zdolność do wykonania czegoś na własną rękę. Kiedy jest się mocno przekonany, że jest się zawsze chronionym przez Krysznę we wszystkich okolicznościach, to uczucie to jest nazywane oddaniem pełnym czci. Oddanie pełne czci jest spełniane w stosunku do najwyższej osoby Boga i innych chronionych przez Niego bhaktów. When Krishna was residing in Dwarka, some of the elder members of the Yadav family would occasionally put some important matter before him. At such a time, Krishna would carefully give attention to these matters. And if there were some humorous topics mentioned, Krishna would immediately respond with a smiling face. Sometimes when Krishna was executing his duties in the assembly known as Sudharma, he would ask the elderly members for good advice. By such activities, he is manifest as the Supreme Spiritual Master, the Supreme Executive Head, the Superior Intelligence, the Supreme Power, Protector and Maintainer. Kiedy Krishna rezydował w Dwarace, niektórzy ze starszych członków rodziny Jadu od czasu do czasu przedstawili mu jakieś ważne sprawy. Wówczas Krishna uważnie zajmował się tymi sprawami. A jeśli były tam jakieś humorystyczne momenty, natychmiast odpowiadał uśmiechem. Czasami, kiedy Krishna spełniał swoje obowiązki w domu zgromadzeń znanym jako Sudharma, czasami pytał starszych członków zgromadzenia o dobrą radę. Poprzez takie czynności manifestuje się on jako najwyższy mistrz duchowy, najwyższy czynnik wykonawczy, najwyższa inteligencja i najwyższa siła, jak również najwyższy obrońca i żywiciel. So, we finished the chapter here.
There's more also will be discussed about this reverential devotional service. Tutaj skończyliśmy czytać ten rozdział i będzie jeszcze więcej później dyskutowane o tym oddaniu pełnym czci. We see how the reverential devotee always thinks himself incapable of doing anything without the sanction of the Lord. Widzimy, jak Bhakta w takim oddaniu pełnym czci zawsze uważa, że jest, że nie jest w stanie zrobić cokolwiek bez pomocy Pana. But the intimate devotees, like the cowherd boys and the gopis, sometimes they act in very independent ways. Ale widzimy, że tacy intymni wielbiciele, jak chłopcy pasterze czy gopi, czasami wydają się, że działają w taki bardzo niezależny sposób. But this is brings greater pleasure to Krishna because it's more spontaneous, and therefore Krishna is attracted to that spontaneous love even more than the reverential. Ale to jeszcze daje więcej przyjemności Kryszny, ponieważ to jest spontaniczne i to się bardziej jeszcze podoba Krysznie, to spontaniczne oddanie, niż oddanie pełne czci. But it's good that we know these different categories, but as followers of Lord Chaitanya, we should always think that we're servants of the Lord. I dobrze jest znać te wszystkie rodzaje oddania, ale jako zwolennicy podążający za Panem Chaitanya, zawsze powinniśmy się uważać za sługi Pana. And even more, we should think we're servants of Śrīla Prabhupāda. A jeszcze ponad to powinniśmy uważać się za sługi Śrīla Prabhupady. But by Prabhupada's mercy, the day may come when we come to the platform of spontaneous devotion, and then we won't have to be concerned about our position. We'll feel completely free to do anything for Krishna's pleasure. Ale dzięki łasce Śrīla Prabhupada możemy pewnego dnia osiągnąć to spontaniczne oddanie i wtedy będziemy mogli działać w bardzo niezależny sposób, jedynie dla przyjemności Kryszny. Just like it describes how Daruka, who is a servant of the Lord, he once forgot to fold his hands and to greet the Lord in that reverential way. Jest tutaj też wspomniane, jak Daruka, osobisty sługa Pana, pewnego razu zapomniał oferować mu szacunek złożonymi rękoma. But the cowherd boyfriends of Krishna, they very seldom show that kind of reverential devotion. Rather, they just sometimes jump on Krishna's back and they play in a very friendly and equal way. Ale chłopcy, pasterze, przyjaciele Kryszny, oni bardzo rzadko okazują to oddanie pełnego czci. Zamiast tego oni często się z nim bawią, skaczą mu na plecy. Okay, so I think we'll stop here. Any questions or comments? Okay, tutaj skończymy. Czy są jakieś pytania albo komentarze? Guru Maharaj, like we read now these descriptions. And most of it, maybe all of it, is just beyond our level. But we like with it in this one of the last paragraph, previous from the last. It is mentioned this process of surrender to the personality of Godhead in this reverence mode. It was mentioned the different. What is favorable to this process of the six points was mentioned. Yeah. So. Is it all these points that we should, it is for us that we can, in our level, try to... Yeah, this is for us. This level that we should identify as the devotees of Krishna. Yeah. It was the fourth point, I think. Six points. Six, yeah. Translate. No, czytaliśmy tutaj te wszystkie, tutaj... opisy tego oddania wielbicieli Kryszny i też w przedostatnim paragrafie jest opisany proces podporządkowania się najwyższej osobie Boga. Ja się spytałem, czy to się odnosi do nas, te sześć punktów już na naszego poziomu, czy można za tym podążać i co oznacza wtedy to utożsamianie się z bhaktami Kryszny. So that's the danger of thinking that we're at the spontaneous stage, then we may commit offense to Krishna.
I to jest niebezpieczeństwo, że myślimy, że jesteśmy na spontanicznym etapie i możemy popełniać obrazy do Kryszny wtedy. So this is beyond our level at this point, but we can appreciate the gopis and the cowherd boys who are dealing with Krishna in a more intimate way, not reverentially. I to jest ponad naszym poziomem, ale możemy doceniać, w jaki sposób gopi, chłopcy pasterzy mają taki bardzo intymny stosunek z Krysznem. Guru Maharaj, regarding these 6 points, where there's one point he mentioned that we should identify it of Krishna. Yes, Krishna devotees. So what does it mean? It means that we should consider ourselves to be devotees. I mean, we to associate with devotees. We should think this is our family or our group. I ten punkt utożsamiania się z bhaktami Kryszny oznacza, że powinniśmy mieć towarzystwo wielbicieli, uważać, że to jest nasza rodzina, to jest nasza grupa, do której przynależymy. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay, sorry I was late. I couldn't figure out the password. Przepraszam za spóźnienie, nie mogłem wpisać hasła poprawnie. Shri Prabhupada ki. Hi. 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 Guru Dev. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Nie było dużo tłumaczenia, ale tak czy inaczej nie. Anjali, musisz zakończyć spotkanie, bo Martanda niechcąco zrobił z ciebie hosta.